Witajcie kochani, zapraszam Was do obejrzenia 15 odcinka listów od widzów. Ten list jest dosyć duży. Nadesłała go Natalia z Banina. Zobaczmy, co kryje w sobie. A więc mamy rzeczy zapakowane w koszulce, które zaraz będziemy po kolei otwierać. A więc zacznijmy od liściku z numerem 1. A więc zaczynajmy. Cześć Bella, mam na imię Natalia i piszę do ciebie z bratem Adrianem. Ja niedługo kończę 11 lat, a mój brat w lutym skończył 7. A więc pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję, że do mnie napisaliście. Również zbieramy figurki LPS. Kochamy Ciebie i Twoje filmy. W liście znajdziesz 6 kopert z numerami. Przygotowaliśmy kilka rysunków oraz prezencik, a teraz pytania. Bardzo mnie to cieszy, że podobają Wam się moje filmy. A teraz przejdźmy do pytań. Pierwsze, jaki jest Twój ulubiony short hair? A więc ostatnio moim ulubionym short stała się Jasmine, bo jest w takich naprawdę ładnych, letnich kolorach. Dlatego teraz obecnie jest moim ulubionym short haarem. Pytanie drugie, jaki jest Twój drugi ulubiony pet shop? A więc jest to oto ten pomarańczowy dog. Bardzo mi się on podoba. I jest właśnie taki inny od reszty dogów. On ma taką właśnie egzotyczną, jakby urodę. I jest bardzo fajny. Pytanie trzecie. W jakim wieku zaczęłaś kolekcjonować LPS? Dokładnie nie powiem, bo tego już naprawdę nie pamiętam, ale myślę, że było to około gdy miałam 10 lat. Coś takiego. Pytanie czwarte. Jaki jest Twój ulubiony szkolny przedmiot? A więc jednego nie potrafię wybrać, ponieważ mam dwa ulubione przedmioty, i są nimi angielski oraz biologia. Pytanie piąte: jaki masz kolor włosów? Moje włosy są koloru brązowego. I ostatnie pytanie: jesteś prawo czy leworęczna? A więc jestem praworęczna. A teraz kolejną częścią są wersusy, i pierwszy z nich to jest Koguciński wersus Bykowski. Wybieram Bykowskiego. Teresa Tarantula versus Bykowska. Wybieram Bykowską. Rossi versus Savana. Wybieram chyba Rossi. Jasmine versus Juliet. Jasmine. Honorata versus Wiesia. Oczywiście, honoratka. Na dole mamy jeszcze dopisane. P.S. Bardzo dużo czasu spędziliśmy na rysowaniu rysunków. Ok, a więc zaraz je sobie przejrzymy. Numerek 2 wygląda oto w ten sposób, i <laughs> jest pod nim podpisany dość mały plakacik z zakręconymi. A więc po otwarciu wygląda to tak: jestem naprawdę tym zachwycona, bo jeszcze nikt na taki pomysł nie wpadł, a Wam wyszło to naprawdę doskonale. Są to wszyscy bohaterowie serialu zakręceni. Naprawdę bardzo fajne. Numerek 3 jest dla honoratki. To teraz już! A więc Honoratka dostała taką paletę cieni. Z tyłu pisze właśnie paletka cieni do oczu, lusterko i pędzelki. Wow, jest super! To jest to, co lubię najbardziej! Dziękuję bardzo! przyda mi się w mojej kosmetyczce! Numer 4 dla ludzka. Ciekawe, co to? Nie! Dwa samoloty. Będę się miał czym bawić na podwórku. Dziękuję! Numer 5. Coś dla Emilusia Pusia. A dla Emila oto taki portret. LPS-a do pokoju. Bardzo ładny. Przywieszę go sobie w pokoju. Dziękuję! Ja, ja, ja. Numer 6. Rysuneczki. A więc mamy oto tyle rysunków. Wszystkie są przepiękne. Widać, że były pracochłonne, ale wy macie naprawdę do tego talent. Przedstawiają one Logana, Dianę, Emila Ludzka i drugi raz Logana. Jestem pod wrażeniem i każdy rysunek otrzymuje 10 na 10. Następny jest prezencik. A w środku była oto taka kartka. Jest bardzo ładna i na pewno któryś Petro będzie ją nosić w moich filmach. I mamy ostatnią rzecz w woreczku. Informacja: w woreczku znajdują się słodycze dla Logana. Liza, klaska cukrowa, cztery babeczki. Wow! Skąd wiedzieliście, że ja najbardziej lubię słodycze? Wszystkie za chwilę zjem. Dziękuję. A więc to na tyle było w tej paczce. Dziękuję Natalio i Adrianie, oraz Was serdecznie pozdrawiam. A Was kochani, zapraszam do zasubskrybowania tego kanału, do zostawienia lajka pod tym filmikiem oraz zostawienia komentarza oraz do przesyłania mi paczek bądź listów na adres, który Wam się tutaj na dole wyświetli. A więc dzięki za obejrzenie i do następnego filmiku. Papa pa, słodka bella.